Krzysztof Cieślarski, po imponującej wygranej przez duszenie gilotynowe na Slugfest 7. Powiedz, kiedy zakładałeś to duszenie, to wiedziałeś już, że rywal odklepie? Tak naprawdę już miałem tą gilotynę puścić. Widziałem, że rywal to przetrzymuje, ale się spiąłem na maksa i się udało. Mówił, że gdybym cały czas ciągnął, to już by zemdlał, więc myślę, że była dobrze wpięta. Pierwsze zawodowe zwycięstwo, rozumiem, smakuje jakoś specjalnie? Każde zwycięstwo smakuje dobrze, bo jest po prostu wypracowane. Kilka miesięcy się przygotowywałem, robiłem cykl siłowy, wytrzymałościowy, szybkościowy, także byłem przygotowany, nie musiałem się spinać, że nie będę w dyspozycji tego dnia. A powiedz, dlaczego zadecydowałeś, że teraz przechodzisz na zawodowstwo? Tak naprawdę to był przypadek, po prostu dostałem propozycję i ją zaakceptowałem. Ja już mam stoczone 26 walk, no i uważam, że to był już ten czas, mimo że jestem młody, mam 18 lat, dużo przewalczyłem. Dlatego właśnie chciałem się sprawdzić już na zawodowej arenie. I na koniec, walka wieczoru, to twój kolega klubowy Tomasz Terlikowski kontra Michał Golasiński. No jak ustawiasz ten pojedynek? Dla mnie sparingi z Tomaszem są gorsze niż jedna walka. Naprawdę mocno bije, jest szybki i trzymam za niego kciuki. Tak więc jeszcze raz gratuluję twojego zwycięstwa. Powodzenia. Dziękuję.